przed nami autoportret Ludwika Meidnera, artysty urodzonego w 1884 roku w Bierutowie, ówczesnym Bernsztajn na Dolnym Śląsku. Ten artysta studiował w latach 1903-1905 w Królewskiej Akademii Sztuki i Rzemiosła we Wrocławiu. Następnie udał się do Berlina, stamtąd ponownie podjął studia w Paryżu, w Akademii Julien Hubert Clermont. I teraz chciałem powiedzieć może króciutko o takim epizodzie górnośląskim, a mianowicie na przełomie roku 1908-1909 artysta podejmował próbę prowadzenia szkoły malarstwa i rysunku w Katowicach. W 1909 roku udaje się ponownie do Berlina, zanurza się w życie bohemy, kontaktuje się z kręgiem literatów zbierających się w Neue Klub, twórców Neopetitisches Katalog. Autoportret Ludwika Meidnera, który tutaj mamy przed sobą, to malowany olejem i temperą autoportret z paletą z 1919 roku. Autoportret dla Ludwika Meidnera, mówimy tutaj generalnie o pewnym rodzaju wypowiedzi, było czymś, co towarzyszyło mu przez całą twórczość, przez całe jego życie. Ten autoportret, który wyraża patetyczne ja, jak określał to sam autor, w takim ekspresjonistycznym patosie, wydobyty jest przez oświetlenie jakby nocne, które to jest jeszcze bardziej podkreślone ostrą czerwienią ust, nosa, oczu i czoła. Obraz ten prezentuje stan takiego permanentnego napięcia, atmosfery rozgorączkowania, w którym żył i pracował Meidner. Jeżeli mielibyśmy mówić o wpływach, jakie ewentualnie wywarły na twórczość Meidnera, na portrety, szczególnie autoportrety jego, to mielibyśmy tutaj na względzie twórczość Van Gogha, a mianowicie dzieło tego artysty, jego twórczość, jego droga, jego alienacja w środowisku, jego problemy egzystencjalne były dla ekspresjonistów niemieckich trwałym punktem odniesienia. W 1912 roku zakłada ze Steinhardtem i Anhurtem efemeryczną grupę de Patetiker, Patetycy. W tym samym roku wystawia w Galerii der Sturm Herwarta Waldena swój cykl, który przeszedł do historii sztuki XX wieku, a mianowicie po raz pierwszy prezentuje cykl prac, które określamy mianem tak zwanych apokaliptycznych pejzaży. Obrazują one miasta, wielkie miasta ulegające destrukcji w trakcie działań wojennych lub innych kataklizmów.